Sekcja Kanada powstała w Gdyni wiele, wiele lat temu. To był rok 1975, o ile pamiętam. Razem z Piotrem Zajączkowskim zaczęliśmy ćwiczenie Kanada. Nie było to łatwe, wiedzę wydzieraliśmy z różnych miejsc i od różnych osób. Po jakimś czasie było coraz lepiej, było nas coraz więcej ćwiczących. Jeździliśmy na różne obozy, braliśmy udział w różnych zgrupowaniach i zawodach, gdzie coraz więcej się uczyliśmy. Dzisiaj nasza sekcja na to już jest, powiedzmy, 30 lat jakby doświadczeń. Mamy u nas osobę, która jest wieloletnim reprezentantem kraju, Bartosz Barelski, który za chwilę na pewno się wypowie. Ćwiczymy w Gdyni. Zapraszamy serdecznie osoby, które mają ochotę poćwiczyć do naszego klubu. Kendo pochodzi z dalekiej Japonii. Podstawą kendo są tradycje samurajskie, są walki samurajów, walki na miecze, kodeks postępowania Bushido. To wszystko zostało przełożone na taką formę sportową walki na miecze, która ma nazwę kendo. Ilość cięć, pchnięć zredukowano do 8. Przez to jest uproszczone sędziowanie i tak dalej. Kendo jest nie tylko walką, ale jest także kształtowaniem charakteru, kształtowaniem ducha, sprawności fizycznej. W Polsce kendo jest uprawiane w kilkunastu klubach. Ćwiczą i młodzi, i starsi. Młodych wyrabia tę różnicę fizyczną, psychika również, u starszych kondycję, psychikę. Zawody odbywają się kilka razy w roku. Na różnych poziomach, na poziomie juniorskim, młodzieżowym, na poziomie seniorów, mistrzostwa Polski, drużynowe, indywidualne i również są turnieje towarzyskie. W tym roku w Gdyni odbywało się Mistrzostwa Europy w kendo. Taka impreza odbywa się naprzemiennie z Mistrzostwami Świata. Dwa razy Europy, raz Świata. Za rok odbędzie się we Włoszech Mistrzostwa Świata. Następnego roku w Berlinie Mistrzostwa Europy. Jesteśmy na treningu kendo w Gdyni, w szkole kendo na ulicy Grodgera. Rozmawiamy z mistrzem, panem Bartoszem Barylskim. Dowiemy się różnych ciekawych rzeczy. Panie Bartoszu, chciałem zapytać, ile lat już pan uprawia tą dyscyplinę sportu, jeżeli można tak powiedzieć, czy sztukę walki? Sport walki, sztukę walki, 11 lat kendo. Jaki stopień pan posiada? 4. dan. A ile jest danów w ogóle w kendo? 8 obecnie. 8. 8 to jest najwyższy stopień. Czyli była to ciężka droga? Cały czas jest ciężka. Czyli mocne ćwiczenia, jakieś tam, no nie wiem, ćwiczenia fizyczne, psychika, tak samo, tak? Jak we wszystkich dalekowschodnich sztukach walki. A czemu pan wybrał kendo, a nie judo? No jeszcze fascynacja z lat dzieciństwa, chyba też malowniczość tego sportu, to jak wyglądają protektory, no a potem doszedł etos rycerstwa japońskiego.
Czyli takie historyczne, takie różne rzeczy pana interesowały, tak? Z czasów, no nie wiem, samurajów, tak? Tak, od dawna byłem zafascynowany Dalekim Wschodem, Japonią szczególnie. Zacząłem najpierw od karate. Nie wiedziałem, że w Trójmieście jest kendo, więc ćwiczyłem karate jeszcze od wczesnej podstawówki. Potem znalazłem wreszcie klub kendo. Równolegle niestety nie udało się jednej i drugiej sztuki kontynuować. Zostałem przy kendo. Niedawno były Mistrzostwa Europy, tak, w Polsce. Oczywiście na pewno pan startował na nich. Chciałem się dowiedzieć, jak poszło. Trochę nam spaliło na panewce, chyba przed własną publicznością. Trema nas zjadła. Rok wcześniej mieliśmy świetny wynik, bo zdobyliśmy brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Tutaj po wyjściu z grupy trafiliśmy na Węgrów, którzy wygrali wszystko. I to był mecz, który przegraliśmy z Węgrami. No tak, no ale nie zawsze można wygrywać, prawda? Porażka, no, że tak powiem, kształtuje charakter i wzmacnia. Wiemy, że dużo pracy przed nami cały czas. Nie odpuścimy. Ta czołówka europejska nam nie ucieknie, mamy nadzieję, daleko. Niech pan powie jeszcze, czy uczestniczył pan na jakichś, no, zawodach międzynarodowych, czy był pan w Japonii? W Japonii cały czas jeszcze nie. Ciągnie mnie do tej kolebki naszego sportu ulubionego, ale jeszcze nie byłem na europejskich, na mistrzostwach świata, na innych kontynentach, tak. A niech pan zdradzi największe osiągnięcie. Chyba właśnie ten brązowy medal Mistrzostw Europy. No to cóż, życzymy dalszych sukcesów, pokonania Węgrów. No i co? I pozwolimy sobie teraz zobaczyć, jak państwo trenujecie i jakiś pokaz ciekawy nam tu zaprezentujecie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Podstawowym elementem zbroi jest maska, którą zakładamy na głowę. Maska nazywa się MEN. Chroni głowę przed cięciami. Zbudowana jest z takiej metalowej kraty i z takiej części z włókniny zszytej maszyną. Maska zawiązuje się za pomocą tych oto linek, które się nazywają chimo. Ten element nazywa się mutare. Zakładamy go w ten sposób i zawiązujemy. Następnie ochraniacz korpusu do. Do zbudowany jest z bambusu lub z laku. Odpowiednio obszyty skórą i chroni przed cięciami z boku. Rękawice ochraniają nasze nadgarstki, przedramiona przed cięciami. Też zbudowane są z takiej włókniny obszytej maszyną. I miecz do walki, zwany shinai. Jest to miecz wykonany z bambusu. Składa się z czterech listewek połączonych na górze, na dole. I jest bardzo taki elastyczny. Te listy pracują, to też miecz nie łamie się, uderzenia są lżejsze, amortyzują. Miecz trzymamy z reguły oburącz.